Chcemy Państwu w darze i ofiarować Bożemu dziecku, którego zabić chciano zdradziecko, uciekać mu się. Historia znana, dzieciom już nawet opowiadana. My ją inaczej troszeczkę powiemy i troszkę też pofantazujemy. Lecz takie prawa są przedstawienia, że niektóre fakty się ciut zmienia. A może właśnie tak się zdarzyło? Któż z nas na pewno wie, jak to było? Każdy z nich do szopki bierze, oddadzą pokłon i niech wracając innym o Bogu opowiadają. Tak się rozniesie wieść wśród narodu. Innym powiedzą króle ze wschodu. No, czas wciąż płynie i zaraz trzeba ruszać już w teren uchwale nieba. Godzina zero, Bóg przyjmie ciało. Hej, Gabrielo, czy coś się stało? Zdrada mi, ale straszna, zaciekła. Mamy wśród siebie agenta piekła. Wywiad przechwycił jego meldunki. On ma z piekłem jakieś stosunki. Szybko od razu go zlustrowałam i strasznych rzeczy się dowiedziałam. To tajny agent jest Lucyfera. A niech go weźmie jasna. Ojej, to straszne. Jak z nieba anioł mógł okazać się takim draniem? To nie anioł, nie są przebrani. Ja bym go radziła poddać pytaniu. Dzwonię do szefa. Bądź jego wola. Boże i Panie, tu problem mamy. Godzinę zero chyba wstrzymamy. Mamy u siebie piekła agenta. Mógł wszystko zdradzić. Tak, tak, rozumiem. Twa wola święta. Sprawa jest prosta. Lecz karę musi diabeł dostać. Hej, jaką karę? A ekstradycja do piekła? Taka szpiegów tradycja. O, nie tak łatwo. O nie, kolego, chciałbyś do piekła, ale nic z tego. Nie wiemy, ile już diabły znają. Może nie wszystko. Niech cię szukają. I tak cię znajdą, ale za karę. Poznasz człowieka, los doskonale. Więc, diable, teraz ciało dostaniesz. Człowiekiem z krwi i kości zostaniesz. Na ziemię jazda! Z nieba wynocha! No ruchy, ruchy! Może mi ale co Bóg zarządził? Pan ostatecznie sprawę przesądził. Jego miłość dłużej nie czeka. Chce zbawić ludzkość, nie będzie zwlekał. W godzinie zero nic się nie zmieni. Jezus dziś zrodzi się na ziemi. Tak?
myślałam, lecz czułość trzeba wzmocnić na pewno. Patrole z nieba zdwoić albo i potroić. Zasadzkę może w piekło nam kroić. Ruszajmy, bracie, porzućmy trwogę. Jezus zwycięży, jest przecież Bogiem. W tym samym czasie u Lucyfera również się rada diabelska zbiera. Lucyferze, nieszczęście mamy. Nasz agent w niebie został złapany. I nie jest człowiekiem. Anielskie plemię stręciło go stamtąd wprost na ziemię. Więc go odkryli, kawał debila. A wystarczyłaby jeszcze chwila. Znałem już plany, o co w nich chodzi. Lecz teraz kiedy? Gdzie Bóg się zrodzi? Na pewno wszystko szybko zmieni. Czas, miejsce, wszystko zabezpieczyli. Tak dać się złapać. I w taką chwilę. Czemu mi służą diabły debile? Mogli to zrobić, lecz Lucyferze, że wszystko zmienią, ja w to nie wierzę. Bóg pewnie przecież zbawi człowieka. Nie będzie znowu długo z tym zlekał. Może i dobrze, Roki, to mówisz. Bóg rzeczywiście tak kocha ludzi. Byle wierzyli, pragnie ich zbawić. Czekaj ty, czekaj. Wiem, jak zaradzić. Pomysł w prostocie swej genialny. Dla ludzi skutek będzie fatalny. Powiedz, Roki, to co ludziom trzeba, by dostać się tam do nieba? Trzeba im wierzyć w Bożego Syna. I to jest szansa nasza jedyna. Bo jak, Roki, to oni uwierzą, skoro się o nim dziś nie dowiedzą? Lecz jak to zrobić, o Lucyferze? Pomysł banalny, odpowiem szczerze. Tych, co go mają dzisiaj zobaczyć, trzeba nam tylko skrycie wytracić. Więc zabijemy w nocy pasterzy, a z królów trzech też nikt nie dowierzy. I po kłopocie spokój i cisza, i nikt o Bogu nie będzie słyszał. A jak dorośnie, nikt nie uwierzy, nie będzie świadków, króli, pasterzy. No nasze punciu, plan genialny i wręcz na pewno jest wykonalny. A więc, Roki, to radość mi sprawisz, jak z pasterzami sam się zabawisz. A zaś trzech króli los taki czeka, skoro agenta mamy człowieka, zrobimy go tam po prostu królem. Będzie miał władzę, wojsko, w ogóle. Będzie się troszczyć, by w jego kraju złym ludziom żyło się jak w raju. Nazwiemy go tym, no, Herodem. Wiem, imię głupie, lecz budzi trwogę. Niech on się zajmie tymi królami, a ja go wesprę swymi radami. No, czas już działać. Lecę więc ja już. Ty strój pastuszka na siebie załóż. I idź tam do nich, do tych pasterzy. Ich dobre serce we wszystko wierzy. Powiem, żem zgubił się. A noc ciemna, zimna, głodna i nieprzyjemna. Więc do ogniska wnet mnie przygarną. Potem zaś będą gryźć ziemię czarną. Perspektywa ta mnie podnieca, ale zabawa, diabelska heca. Ja zaś przekupstwem i łapówkami wnet się dogadam z politykami. Heroda jeszcze dziś na tron wsadzę. Sam stanę w cieniu, jako grupa trzymająca władzę.